Dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad z fajną, mega fajną osobowością. Dziękuję. Witam Ciebie. Porozmawiamy sobie tak na luzie, co? Bez jakichś tam zbędnych... Tylko, że jestem wczorajszy. Dobrze. Jak my wszyscy. To porozmawiamy jak wczoraj. Okej. Wiemy, że... Tak na początek. Wiemy, że ogarniasz temat nowego porządku świata. Tak, I tym, co się dzieje, albo co się działo w 2012 przede wszystkim roku związanym z tym właśnie. I co ty o tym sądzisz? Tych wszystkich na przykład obrazeczkach w cudzysłowie, jak to na przykład dzieciaki nazywają, trójkącikach, szósteczkach, tego typu. Symbolach dokładnie, wiesz. Typu teledyski Jay-Z, Kanye West, Rihanna. Się ludzie jarają teraz w Polsce. Wiesz, tam wchodzą w grę ogromne pieniądze. Jestem za małym człowiekiem, żeby wiesz, aż tak się w to wgłębiać i nie wiem, co tam się dzieje. I nigdy się nie dowiem. Mają swoje symbole. Nie wiem, co robią ze zamkniętymi drzwiami. Jak się na to zapatruję, kurczę, nie wiem sam. Nie wiem. Okej. Jak się na to zapatruję, czy... Kurwa, no, nie wiem. Mają to, nie mają. Okej. W każdym razie, że jakoś nie utożsamiasz się z czymś takim. No nie, czy że ja się utożsamiam, czy ja miałbym tak, nie utożsamiam się. No wiesz, na przykład ktoś do ciebie dzwoni w tym momencie, siema, sobie propozycja, bawisz na swój teledysk, kilka trójkącików, kilka szósteczek, powiesz, co masz powiedzieć, zaśpiewasz, co masz zaśpiewać, bang, milion dla ciebie. Milion? Ale wiesz. Czy to jest propozycja, a teraz oferta? Nie jesteśmy masonami. Czysto teoretycznie. Nie. Czy to jest na takiej zasadzie, potrafisz się nie sprzedać nie swoją osobę? Nie chciałbym robić czegoś, czego tak naprawdę nie znam i w jakim celu to byłoby użyte. Jako, stałbym się jakąś marionetką wtedy, prawda? Mm-hmm. Więc to nie dla mnie. Nie dla ciebie. Nie. Czyli ty to jesteś... Ja robię swoje i wiesz... Nie chcę się sprzedawać, nie chcę być jakimś produktem, że ktoś mi oferuje, nie wiem, 5000 za coś, żebym kurwa nie wiem, rzucił sobie teledysk, kurwa, to jak mówisz, jakiś symbol. Mhm. Okej, to idźmy dalej. Gdybyś miał władzę absolutną, co byś zmienił? Byłbym na świecie. Świata? Tak, co byś zmienił? Ale wiesz, ale nie bawmy się w modelki, pokój na świecie i tak dalej, i tak dalej. Szczerze od ciebie. Głód, żeby nie było głodu. Żeby nie było głodu. Tak, i żeby ludzie nie żyli na nic. To bym zmienił. Żeby najbogatsi mieli trochę mniej, to i tak by im się dobrze żyło, a żeby ci najbiedniejsi mieli więcej. I żeby każdy mógł godnie żyć na tym świecie. Mhm. Bo umówmy się, no nie jest to fajne na świecie. Jedni mają w kurwę sosu, a inni nie mają nic. Wiesz, wielodzietne rodziny, kurwa, żyją na przepaści nędzy, kurwa, i wiesz, matki płaczą, że nie mogą, kurwa, nakarmić swoich dzieci, ojcowie pracują w chujowych pracach, nie stać ich, żeby utrzymać dom. To jest obrzydliwe, to jest straszne. Więc to bym zmienił. Chciałbym, żeby nie było głodu i żeby wszyscy żyli na jakimś godnym poziomie. Okej. Okay. No to jeżeli mówimy o rodzinie, o osobach, wiesz, o jednostkach, idźmy dalej. Jak to jest z tobą? Jak to jest z tą maską? Ja wiem, że mnóstwo razy słyszałeś to pytanie, gdzieś to ciągle się przewija. Ale tak szczerze, czy ta maska to jest to, że... chowasz prywatność, czy to jest to, o czym rozmawialiśmy zresztą wczoraj, że jak jest maska, to jest kan, jak ją ściągasz, to jest dalej. Jest czas na prywatne życie i jest czas, żeby wyjść na scenę i robić to, co robię. Jego alter ego, moja maska, namawia go, dziś do złego. Mam ochotę cię zabić, jestem tobie potrzebny, zresztą to w końcu dawić, nie zrobię sobie.
sobie przerwy, przypomnij sobie chłopczyka. Pewną ciemną piwnicę chłopak dziewczynkę dotyka. Ma skrzywioną psychikę. Okej, okay, czyli używasz wulgaryzmów na co dzień, nie tylko w wywiadach, nie tylko w tekstach, nie tylko w życiu gdzieś tam prywatnym. Ale przeczytałam, pooglądałam, mówisz, że twoja muzyka w jakimś tam stopniu pomaga gdzieś tam, na przykład w domach dziecka, gdzieś, gdzie ludzie są zagubieni, to są młodzi ludzie. Dostaję wiele takich. Jak to jest z tymi wulgaryzmami? Jak oni cię odbierają, powiedz mi? Ludzie, którzy, wiesz, nagle puszczasz im muzę, im szpacz, ten koleś. Na przykład, czysto teoretycznie, patrz, wracam do domu, do moich rodziców i mówię, spotkałam wczoraj spoko kolesia, nie? A to są już ludzie tradycyjni. Rozumiem. I ja mówię, tak, to dawaj, pójdź jakiś telewizor, zobaczymy. I ja im odpuszczam i tam... Ale aż tak jest? W każdym kawałku? A wiesz, to nie jest... Co jest? Kurwa, dziwko, kurwa, kurwa szmata. No nie, no ale jak się do tego? Jak do tego podchodzisz? Z siebie wychodzi, wyrzucam z siebie wszystko, nieważne gdzie chcę myśleć słowo kurwa, czy słowo dziwka, czy jakieś inne słowo, no to jest w tym miejscu, w którym ma być. Nie wiem, tak robię muzykę. Mhm. A czy to jest tak, że jak sobie powiesz gdzieś tam od środka to jedno słowo, nie myśląc dokładnie, że jest to jakieś przekleństwo wulgarne, to powiesz, to jest sorry, to jest kurwa, jest tak. Tak, wiesz? Nie zastanawiałem się nad tym. Dałaś mi powód do zastanowienia się nad tym. Jak będę wracał do domu, to przemyślę to, co powiedziałaś. Nie wiem, może tak jest. Może tak jest? Nie wiem, samo z siebie jakoś to. Okej, porozmawiamy. Przepraszam, że tak dużo kurwa przekręcam. Więc ty nie masz za co przekręcać, jesteś ty, tak że wiesz. Muszą cię odbierać, muszą. Ludzie fajnie, żeby odbierali każdego takiego. Dokładnie. Albo odbierasz kogoś takim, jakim jest, albo. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Jak to jest z twoją twórczością? Kto cię inspiruje? Co cię inspiruje? Pomijając tych ludzi, którzy wcześniej byli nadmienieni z tymi problemami. Co jest taką. Co siedzi w twojej głowie? Ja sam tego nie wiem do końca, co tam siedzi. Więc taki kurde mały potworek. Mefedronowy potwór. Pozdrawiamy mefedronowego potworu. Co mnie inspiruje? Ale jeśli byli na przykład inspirację muzyczną. No, a inspiracja muzyczna, no. Lubię zespół, który im bardzo sobie posłuchać. Perfect, Jam, że się kiedyś kurwa. To jest. Kocham się. Jak to wiesz, że to jest taka troszeczkę. Insza, że tak to ujmę muzykę. Oczywiście, ale na przykład na nowym albumie, na poprzednim też. Lubię gitarowe brzmienia, prawda? Mocne rockowe na przykład, werble. Kocham to i lubię mieszać. Na przykład chcę iść w tę stronę, mieszać, wiesz, gitary rockowe, typowe rockowe gitary używać w rapowym podkładzie, a nie iść na przykład w stronę dubstepu czy jakiejś mega elektroniki, rozumiesz? Ja idę w tę stronę. Na przykład lubię, żeby złapać na przykład wenę przed jakimś kawałkiem, to sobie jakieś spać, tak jak mówiłem, Jemu na przykład, kurwa, Freddy'ego Mercury'ego. No proszę, wychodzi, co jest z nie tylko rap, może nie. Tylko West Coast, East Coast i wiesz. Ja lubię się wyciszyć przy fajnych. A propos West Coast, East Coast, powiedz mi, jak to jest u ciebie z kulturą hip-hopową? Siedzisz tylko rap? Czy może, nie wiem, lubisz sobie gdzieś tam, może nie wyskoczyć, ale jak gdzieś tam widzisz, że ktoś tam tańczy na ulicy breaka, to staniesz, pooglądasz. Stanę, pooglądam przez chwilę i idę dalej. Raczej tylko rap. Raczej tylko rap. Okej. To porozmawiajmy może troszeczkę na temat tego, co czeka twoich fanów w przyszłości. Nowy album. Pracujemy nad nim. Ile cały czas robi swoje, cały czas mnie zaskakuje. Mhm. No i działamy. Będzie lepszy niż ten, co teraz? Myślę, że będzie głębszy. Głębszy. Jeszcze głębszy. Głębszy, tak. Będzie głębszy. Myślę, że będzie bardziej dorosły na górę. Oczywiście. Dorosłeś? Dorastam, wiesz? Cały czas? Dużo się zmieniło teraz w moim życiu i na pewne sprawy patrzę inaczej i myślę, że cały czas dorastam. Ja twierdzę, że ja za szybko dorosłem, ale chyba w złym słowa tego znaczeniu, prawda? W złym znaczeniu tego słowa dorastam.
Dorasta, dorasta. Muzyka dorasta z tobą? Myślę, że tak. Tak. Co? Odpowiesz sama sobie na to pytanie, jeśli ten album wyjdzie, jeśli go posłuchasz. Obiecuję. Nawet nie muszę obiecywać, ja to po prostu zrobię. I potem zadzwonię do ciebie i ci powiem co na temat soundtracku. Tak, trzeba będzie troszkę poczekać, ale jest dużo pracy, bardzo dużo pracy. Nie chcę szczegółów, bo już byś z chęcią pochwalił paroma rzeczami, ale no nie mogę, kurczę. A to wiesz, to jest typowy tekst. No, oni się już przyzwyczaili. Nie będę zdradzać szczegółów. Nie, bo nie mogę. Wszystko trzeba spróbować. Etapami. Żeby mi teraz wszystko wylał. Nie wody. Niespodzianki. Ale oprócz tego, że dorastasz, to będzie cały czas ten sam kan? Cały czas, jeszcze gorszy. Jeszcze gorszy? Jeszcze gorszy. Wywalisz całą prawdę na zewnątrz? Tak. Tak. A... Czystą, brudną prawdę. Ostatnie pytanie, żeby cię już nie męczyć, bo trochę przeżyliśmy. Powiedz mi, jak to jest tak do końca? Dorastasz z muzyką, teksty dorastają z tobą, ale ten pierwszy album, czy to było na zasadzie nie wywalę jeszcze wszystkiego na zewnątrz, żeby czekali, czy na zasadzie od początku do końca to, co zrobiłem, było na zasadzie mnie, ale teraz wywalę to, czego nauczyłem się. Aż mi się zrymowało. Powiem ci tak, że o pewnych rzeczach nie mówiłem, bo zostawiłem to na kolejny. Wiesz, ja nie chcę wszystkiego zdradzać. Mhm. Świadomie zostawiam pewne pomysły na kawałki na kolejny. Mam już nawet pomysł na kawałek, który znajdzie się, jeśli dożyjemy nie na tej płycie, tylko na jeszcze kolejny, prawda? Nie chcę wszystkiego wyrzucić, no zrobiłbym taką płytę i kolejna zrobiłbym, kurwa. A czy też chcesz troszeczkę na takiej zasadzie, że ty chcesz, żeby ludzie po prostu cię poznawali? Tak, wiesz, jak jest z osobą jakąś tam, nie? Tak. Siema, zaczyna się od imienia. Dokładnie. I leci, nie? Nie wywalasz od razu przed człowiekiem wszystkich swoich tajemnic i sekretów. Nie. Na tej zasadzie? Tak. Poznaję się z ludźmi, którzy mnie słuchają. Oni poznają mnie, ale od razu nie poznają mnie całego i nigdy mnie nie poznają całego, prawda? Bo nie, jest część taka, o której nikt się nie dowie na temat mojego życia, prawda? Ale tak, stopniowo chcę siebie przedstawiać z każdej jakiejś strony. Dobra. Myślę, że szczerze, że wielu ludzi zaskoczę na kolejnych kawałkach. Ja myślę, że cały czas zaskakujesz. Wiesz o co chodzi, że włącza się, może nawet nie teledysk, ale włącza się twoją płytę, słucha się i zaskakujesz. I chyba dlatego też myślę, że ludzie tak bardzo nie tyle, że cię lubią, ale też szanują za to, choćby za tą maskę. Bo wiesz o co chodzi, że wczoraj nie ukrywajmy tego, sorry, musisz mi to wybaczyć. Ale na koncercie byłeś chwilowo bez. I ktoś mi powiedział, to jest on. Ja mówię, nie. Ubrałeś maskę, bo ty, to jest on. To jest on. Stała się moim przekleństwem. Jebana czarna maska. Pomaga trochę. Maska? Czy? Fajna to jest. Jest tak, że kryjesz się za nią. Nie, dlaczego mam się kryć? Kiedyś ją zdejmę. To wiesz, do mnie o to chodzi, że się kryję, ukrywam się za maską. Kurwa, no. Wszystko ma swój czas. Dokładnie. Pożyjemy, zdrowie będzie dopisywać, to... Wszystko powoli. Karty przestają mieć. Okej. To my czekamy. I oni. I ja. Czekamy. Wszyscy. Ja też czekam na zbawienie. Na płytkę. Na dalszy ciąg. Więcej ciebie. Więcej. Dla nas. Dla samego ciebie też. Czas dla siebie też muszę znaleźć. Dziękuję. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo. I za dzisiaj, i za wczoraj, bo było coś niesamowitego. Warto przyjeżdżać na koncerty tego człowieka. Jeszcze raz, Prudnik, dziękuję, że byliście. Pokój. My sobie piąteczkę zjemy. Tak jest.